Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 9 grudnia w piątek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, a będzie to rozdział 11, wersety od 16 do 19. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do tłumów: do czego mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci siedzące na rynku, które wołają do siebie: graliśmy wesoło, ale nie tańczyliście. Graliśmy smutno, ale nie płakaliście. Bo przyszedł Johanan, pościł, nie pił i mówią: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je swobodnie, pije wino i mówią: aha, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Otóż mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, to słowo Boże dzisiaj. Pan Jezus w tym słowie porównuje pokolenia. Myślę, że i nasze pokolenie również, bo słowo Boże jest zawsze aktualne. Porównuje do dzieci, do takich dzieci kapryśnych, do dzieci, które mają rozchwiane emocje. Ale o ile dzieciom oczywiście wybaczamy to, że raz płaczą, raz się cieszą, bardzo łatwo można je przekupić jakąś zabawką, słodyczą, a innego razu można bardzo łatwo je też zasmucić, że zaczną płakać, zaczną grymasić przy jedzeniu i przeróżne takie emocjonalne stany, huśtawki. O tyle Pan Bóg Jezus dzisiaj mówi, że to pokolenie jest trochę takie właśnie kapryśne i gani to. Dlatego, że Jezus daje bardzo konkretne przykłady na proroka Jana Chrzciciela. On jest adwentowym prorokiem, który pościł, miał taki surowy tryb życia i mówili, że on ma demona. A potem Pan Jezus pokazał sam siebie, który mówi: je swobodnie, pije wino i mówią: żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, czy my nie jesteśmy takimi ludźmi trochę kapryśnymi duchowo, że czasami nam przeszkadza to, jak wierzymy, a innym razem znowu mówimy, że nie wierzymy tak, jak potrzeba, że moglibyśmy inaczej, że ten Kościół może inaczej powinien, że papież nam się nie podoba, biskup, współmałżonek może, że się tak modli, a powinien inaczej, albo że chodzi często do kościoła, a potem jest inny, albo inaczej mówimy, że nie chodzi do kościoła i powinien być inny. Czy my nie jesteśmy trochę takimi właśnie dziećmi rozkapryszonymi, takimi rozchwianymi emocjonalnie? W tych emocjach oczywiście duchowych myślę, tu nie chodzi o jakiś temperament. Choć wiadomo, że od człowieka dorosłego żąda się nawet w tych postawach emocjonalnych, żeby był zrównoważony, a nie jak dziecko. Spójrzmy jeszcze tak jednym okiem na to wczorajsze święto, Maryja. Maryja, którą anioł tak po prostu nawiedza w Nazarecie i mówi, że teraz wszystko będzie inaczej. Maryjo, wszystko będzie inaczej. I Maryja przyjmuje to z taką pokorą, ale takim zasłuchaniem, takim: tak, niech się tak stanie, choć wielu z tych rzeczy nie rozumiem, nie wiem kompletnie, dokąd mnie to prowadzi. Ale Matka Boża nie jest takim właśnie, takim przykładem tego, co Jezus powiedział: graliśmy wesoło, a nie tańczyliście, graliśmy smutno, a nie płakaliście. Matka Boża nie da się ponosić tak tym różnym nastrojom, że w Betlejem nie ma ciepła, nie ma gdzie położyć dziecka, potem innym razem nie narzeka na to, że trzeba uciekać do Egiptu. Oczywiście, że ją to wszystko boli, jakoś ją to wszystko zasmuca i wszystko to nosi w sercu, ale nie jest taka rozchwiana jak te dzieci siedzące na rynku, które tak właśnie biadolą, narzekają. No więc może jednym z takich postanowień adwentowych byłoby dobrze, żeby zrezygnować z jakiegoś narzekania, biadolenia,
przede wszystkim tego duchowego, ale potem też to się przekłada na całe nasze życie. Niech nasza postawa będzie postawą człowieka zrównoważonego duchowo, tak pięknie idącego do przodu jak Maryja. Mamy swój cel. Tym celem jest niebo, jest Królestwo Boże, jest zobaczenie Boga twarzą w twarz. A po drodze co się dzieje? To są tylko pewne stany przejściowe. Nawet jeśli są trudne, to są stany przejściowe. A kiedy jest super i pięknie i dobrze, to to jest też stan przejściowy. Pamiętajmy o tym, żebyśmy się nie dali tak ponieść takim dziecięcym fantazjom, że jak jest pięknie, to tak już będzie właściwie i tak powinno być zawsze. I jak jest źle, to już w ogóle też będzie zawsze tak źle, żebyśmy byli zrównoważeni. To wszystko, co się tu dzieje na tej ziemi, jest przejściowe. Jedynym pewnikiem, fundamentem jest Jezus Chrystus. I dlatego tak mocno Maryja stoi jako przykład nam też w tym kroczeniu adwentowym. Przyjmijcie błogosławieństwo, aby to wasze postanowienie pójścia za Bogiem było stałe, a nie chwiejne. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.